Witam w kolejnym odcinku World of Tanks Blitz, w którym się okaże, czy kupimy nowy czołg, tak naprawdę, albo jaki to będzie nowy czołg i co będzie celem przewodnim tego odcinka. Zobaczymy. I wiem, że w Brawl Stars został dodany Battle Pass i szykuje się kolejny opening z megaboxów. Nawet dwóch. Ale to wtedy, jak już nie będę miał filmów na zapas, czyli jeszcze trochę na niego będzie trzeba czekać. No, szczególnie, że w piątek sobie jeszcze dogram, w sobotę sobie dogram odcinków, no, na zapas. No. No, na ten odcinek też będzie można długo, też chyba będzie trzeba długo czekać. Tamten miał wlecieć chyba ten z openingu, który był ostatnio, miał wlecieć dużo wcześniej, ale miałem filmy, to nie wrzucałem. Tym razem wrzuciłem openingi. No i rekordy były bite. Tak. Wrzuciłem. Po prostu, żeby był. Żeby nie było, że nic nie wrzucam. Ale za daleko. KW2 to jest na... Jest KW2. Dobra. Ten czołg nie jest na dalekie dystanse. KW1. Nie, ja go wykryłem, więc ja też nie powinienem być wykryty. To jest jeszcze nie tak odległość, z której on mnie wykryje. Ewidentnie nie. Tutaj oby też nie była taka odległość, stąd mnie wykryje, chyba mnie wykrył. Nie. Dobra, teraz tutaj tak, żeby nie ona mnie przestrzału, my tam na niego wyjedziemy i go objedziemy. Albo tutaj z tego krzaczka. Tu powolutku, powolutku, powolutku. Widzi nas na pewno. I na spokojnie. No i tak by to miało być 75. Ja tyle damage'a mogę mu zadać. Ja jestem zadowolony z tego damage'a, jaki mu teraz zadałem. On teraz zjedzie? Nie, nie zjedzie. Jest mu życie niemiłe. Co tam? Takie moje dzieci i takie słownictwo. Co to się stało? Co to był jakiś Kamil Stoch? Adam Małysz. 3 lajty kontra 7 czołgów. Jedynego, o których będą pisać legendy. Pierwszy do bicia KW1. Dobra, jednak nie. Tylko zdradził moją pozycję. Ale czy to jest ważne, kiedy damage na horyzoncie? Halo, gdzie jest mój damage? Tutaj. O nie, dobiłem. Mayday. Nie, nie dobiłem do niczego. Mayday. Powiedzmy, mnie przybije. Za duże penetracji. Dobra. I tutaj tak, wiecie, oddzieliłem, żeby po prostu samobójczy czyn. Uwalniam moją drużynę od złych rzeczy. O nie, o nie! No, nie, 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 tylko nie KW2. Ja mogę, od każdego może mi zabić, ale nie KW2. Dobra. Taktyczna ucieczka. Dobra, wiedziałem, że już to będzie przegrane. Ale w ogóle dwóch tam zabili. Ładnie, ale tutaj powstrzymywałem ich trzech, czyli teoretycznie tam była, jest teraz szansa dwóch na dwóch, akcja dwóch na dwóch. W tym skoro to były trzy szóstki, to tam będą piątki, więc oni tam mają szansę tamtą flankę wygrać. Porażka, ale... Chcę zobaczyć ogólnie statystyki względem drużyny. Trzeci najlepszy wynik, 1200. To bitwę chyba trzeba powtórzyć. Ponieważ moim zdaniem to są dobre statystyki, ale nie dla każdego. Mogą być to dobre statystyki, więc... Trzeba tą bitwę powtórzyć i dopiero w tej bitwie okaże się, czy co, czy kupujemy nowy czołg. Poza tym, jeżeli te odcinki, to jest bardzo prawdopodobne, nagrywam się bez głosu, bo nie sprawdzałem, czy się nagrywa głos, to ponad godzina siedzenia na marne. Ponad godzinę. Nie, muszą być dobre. Musi być głos, musi być słychać. Tak jak nie, to będziecie mieli bez głosu. O. I tak tego nikt nie ogląda. A jak ogląda, to napiszcie w komentarzu, że oglądajcie, że oglądacie. Napiszcie minutę, w której, do której dotrzymaliście. Na szedrze, o, ja cały odcinek oglądam.
Nie, tylko do tej minuty. No ale co z tego, jak ja. Do tej minuty, o. Tak, możecie napisać. Możecie po prostu napisać, nie wiem, jakieś inne słowa na szat, nie wiem. No niby fajnie nagrywasz, ale nikt nie nagrywa lepiej. Ja żartuję oczywiście. Dużo osób nagrywa lepiej. Ale ja wykryłem chyba całą drużynę moich przeciwników, więc... Ja nie chcę być spotterem, ja chcę mieć też damage. Prawda, ja wiem, że w tym momencie może sobie być. Będzie słaba bitwa, będzie nowy czołg, ale... Już mam legendarną jedną rzecz. Czy to nie jest powód do radości? Cieszyć się z drobnych sukcesów. Poza tym teraz już damage sobie narobię. Bo, czy to jest ważne, w którym momencie? Mam legendarny damage po asyście. Znaczy, nieważne jest w tej grze też to, aby po prostu pomagać swoim kolegom. Dobra, nie wiem, co ważne, ale... Musiałem coś powiedzieć, żeby było, że to dobrze robię, że tak mało mam damage'a. No by tylko teraz moi przyjaciele teraz mnie nie zawiedli i postrzelali trochę w ich. Ewidentnie to robią, dlatego ja mogę nas niespokojnie zjechać, ponieważ Fałka tutaj celuje, ale my zjedziemy, co da nam po prostu przewagę mentalną, że my nie jesteśmy już osaczeni przez tą Fałkę, że to my decydujemy, kiedy na nią wyjeżdżamy. Nie, ona strzela w nas, kiedy wtedy, kiedy my się tego nie spodziewałem, w ogóle wygrywamy 3-0. Ciekawe, czy to przez to, że na samym początku wygrałem wszystkich przeciwników. Dobra. No, swój gościa, na ciebie nie wychylę. Poczekam, aż cię od tyłu zajadę. Teraz mogę wychylić. Pną. No nie, znowu pójdziem pną. Kto nie wie, o co chodzi, zobaczcie sobie poprzedni odcinek. Ja się tak teraz przez to, że tak pójdziem raz, teraz tak będę mówił cały czas. Dostał! Już mamy wyrównane szanse. One versus one. O nie. Nie, nie, już nie mam wyrównanych. Przepraszam. Szybkościu, nie. Nie taranuj mnie. Ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem. Tutaj to był przypadek raz. Aha, odbiłem się od niej. Dziękuję ci. Kawu 11, jesteś moim bohaterem. Ja nie mogę. Dobra, chyba to był znak, że trzeba zbierać. 69 tysięcy zarobiłem, to jest kolejny znak. Zresztą takich znaków się nie przegapia. Kurde, bele blaszka. Jeszcze tutaj mam połączenia, to jest najanik. Gościu mi uratował życie. Co to się tutaj robi? 30 stopień karmatu. Jakiś ten awatar, nieważne. A tak powiem wam szczerze, że jak mam już ten, w ogóle. Chciałem coś powiedzieć, dobra, nieważne. To 35. No i elegancko. To jest 35, to jest 40. Halo? Co to mi za kłamstwo robicie? Co za 40? Za 40 jest... Legendarny, a tego nie ma legendarnego. Nawet teraz szybko, coś tam. To jest taki kamuflaż, który tu już mam od dawna. Ale powiem wam tak, że to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie spotkałem WOT. Ile już trwa odcinek? Krótko. To znaczy, że trzeba zagrać Jad Panterem dwójką, żeby go wydłużyć i zrobić epicki wyciąg na mapie kopalnie SU-130PM. O tym można podyskutować, żeby go strzelić z heczków. Taktyczne heczki. Jak wiecie, ja na hajekach jestem prawdziwy koks. Co już było pokazane w poprzednim odcinku, w którym to bezlitośnie z hajeka wykończyłem jakąś tam dziewiątkę. Mogłem pojechać tak jak ten RHM, wiem, ale w sumie tak jak się zastanawiam na tym dziale. Jakbym takiego RHM-a spotkał sam na sam. I jakbym załadował heka, to nie byłoby co zbierać przecież. Nie byłoby co zbierać. Jakby to, nie wiem, ktoś załadował heka, inny na tego jego RHM-a, to... No dobra, zadałbym mu tam duży damage, ale... No umówmy się. Gościu, tylko strzel. Dobra, ja strzelam, jak ty nie strzelasz. Chyba dostał mi to potężnie. Tak coś mi się zdaje, że potem się gościu nie pozbiera.
Że on się długo nie wychyli. A jak wychyli, to znaczy, że nie dostał. Za tyle, za ile bym chciał, żeby dostał. Oj, chyba nie. Nie, no dostał. Pięknie dostał przecież. I dostał drugi raz. I RHM go zdjął. Tak to się kończy, jak ktoś ze mną zaczyna. Co by to widział, żeby ze mną zaczynać, no. Teraz już wiecie, co się stanie, jak mnie spotkacie w WoT, to raczej... Nie, no oczywiście żartuję sobie, ja z tą grę słaby jestem. Żeby potem nie było. Się naśmiewam z kogoś. Jak on pojedzie na środek, to go... Zgaszymy. Jak nie, to w sumie też go zgasimy. Dobra. Uczciwa propozycja. Albo ginie, albo ginie. Nie ma wyjścia. Musi jakąś podjąć. Oby podjął tą słuszną. Oczywiście lepszą dla nas. Czyli ginie. Puf. Wiecie, ginie albo ginie. A ja go nawet nie trafiłem. Coś mi się wydaje, że jakbym go wewnątrz taktycznego heka, to by gościu... Znowu go nie trafiłem. Dobra. Nie ma lekko. Ja cię muszę gościu trafić. Ty we mnie co wiesz, co nie? Dobra, w końcu, ale w sumie dobiję. Dobijemy. Uciekło, udało mi się schować. I teraz pewnie każdy by powiedział tak. O, wychylaj, wychylaj. No nie, bo sus tutaj celuje. I mnie zdejmie. Teraz już pewnie mnie nie widać. To mogę teraz przejechać. No spokojnie. A te 15 będzie dobrym celem na damage. Tiger 2 jest dobrym celem na damage. Dlaczego? Ponieważ te czołgi nie mają mnie na strzała. Jakbym mnie miał na strzała, to ja bym tak chętnie nie wychylał. I dostał pięknie. Słabe losowanie. Ale w tym momencie nawet nie będę w tego Tigera 2 strzelał. Ja wiem, frag. Frag. Ale ja wolę... A te 15, jakie ty... Jesteś mało opancerzony, tylko się odwróć do mnie przodem. Ora, bokiem też może być. Teraz ten został. No nie, no nie został. Su 130 PM. Które ginie, bo... Chociaż Isu przeładowuje. Su 130 PM na jego miejscu bym tam wyjeżdżał. Nawet jakbym nie wiedział, że przeładował, jakbym zobaczył, że od tyłu we mnie strzelają, to nawet nie próbował tutaj, wieszcie co, coś robić. No i pięknie. Trzy fragmenty. Nawet się cieszę w tym momencie, że nie wyjechał. Nawet się cieszę. Prawie 2000 uszkodzeń. No nieźle. Bitwy spotkaniowe do wygrania. Ale tak szczerze mówię, że ja wolę te bitwy spotkaniowe od dominacji. Chociaż w dominacji to tylko w sumie w tym jest najłatwiej zdobyć ten medal za to, że się zostało sam na Czech i wygrał. Ja wiem, może ktoś powiedzieć, że no jak to, przecież mogłem ci zająć bazę, jak jesteś sam. No niby tak, ale z drugiej strony na tych... Jak się bawią takich mniej ogarniętych graczy, to oni zazwyczaj tego nie ogarniają i przegrywają właśnie na te punkty. Jeszcze raz tym Jad Panterem 2. Dawno tym nie grałem. Dlatego zagramy Czafikiem. Coraz bliżej jest 7 tieru. W sumie jak jest coraz bliżej 7, to analogicznie jest coraz bliżej 8. Więc też jest coraz bliżej 9 i coraz bliżej dyszki. Fajna logika. Każdy potwierdza. Więc teraz lecimy. Taktyka, taktyka, taktyka. No najlepiej by w sumie było, jakby moja drużyna co my tutaj na tą mapę. Ja miał być dowódcą w tym. Ej, ta mapa by się trafiła. Na pewno na tą stronę bym nikogo nie posłał. Ponieważ tutaj ktoś powie, no dobra, są górki, można fajnie, ale po tamtej stronie jest baza. A jakbyś stąd się chciał do bazy dostać, to są tylko 3 przejścia. I na te 3 przejścia po 2 czołgi. Też w sumie wtedy będą mogli przecież, ktoś powie, no zraszować. Nie trafiłem w ogóle ich. Haha, wizjer. Ale ta gra śmieszna czasami, naprawdę. A to nie był żart. Ha, też dostał i to za więcej niż ja. A, noob. Loser. Dobra, a tak na serio to... Nie no, no faktycznie, no trochę przykro mi gościa się zrobiło. No, powiedziałem ja, po czym go nie trafiłem. A co, dlatego, że mi się... Dobra, teraz go trafię, bo już widzę, że ma mało HP. I tak bym go przecież nie zabił na tego innego strzała. Teraz gościu we mnie strzelił, no. Samoobrona, pamiętajcie. Samoobrona, za to nie powinno żadnej kary być. W ogóle gościu ma wszystko zniszczone. Dlaczego on tego nie naprawia? Pewnie zużył na lekko uszkodzoną gąsienicę.
Jeszcze pewnie przypadkowo. A takie rzeczy się zdarzają. Co źle, że się takie rzeczy zdarzają, no bo wkurza to. Jak sobie jedziesz, przypadkowo sobie zniszczysz gąsienicę podczas jakiegoś skoku 102 metr, na, 102, na 102 metr skoczni. Znaczy pola bitwy. Naprawisz to przypadkowo jeszcze. Podkreślam, przypadkowo naprawisz. Potem w kolejnym, po czym w kolejnym strzale niszczą ci magazyn. Wykrył mnie? Wykrył mnie. Tylko go raszujemy. Zastanowić. Pewnie z tej gry we mnie mierzy. Nie mierzy we mnie. Lecę po niego. Dostał. Jeszcze raz. On ma chyba magazynek? No i tak, tak. Jeszcze mu tylko gąsienicę. Dostałem, ale on nie ma magazynka, czyli padł. No widzicie. Siódemkę porobiliśmy. Dwa fragensiki. Dlaczego nie jadę na główny front? Tylko po tego fałkę, bo on ma full HP. I po co im tam jestem potrzebny, jak oni sobie tam dobrze radzą, jak ta fałka może ich cały czas snajpić. A jak jest awk, no to po co mają potem się męczyć? Obróci się na mnie? Obróci. No widzicie? Bo się w ogóle mi tylko gąsienicę zniszczył. Ale używam zestawu naprawczego, ponieważ on by mógł mnie trafić jeszcze raz. Nie wiem, ja wiem jaką on ma armatę, ale chyba może mnie zdjąć na hita. Ma 10 sekund przeładowania, to jestem pewny, bo mam ten czołg. Źle. Źle, żebym pojechał. Ale dobra, podpaliłem go. Jakby jeszcze raz udało się w to samo miejsce trafić. Dobra, ginę. Aha, nie trafił we mnie, ale dobra. No widzicie, a w ogóle jeszcze jeden czołg jest. Damage? Wszystkie te użyte. Nie mam co do zrobienia. No ale powiem wam tak, że jak przy tym pierwszym czołgu był taki trochę pech, to przy porobieniu tego czołgu był mega fart. A to małysz! Nie, bo się zabije. Dobra, tu by mnie zabiło. To w ostatniej chwili już zrezygnowałem, że jakbym tutaj wyskoczył. Nie, no dobra, to był bukańczy. A ten AMX, jakby ten AMX zginął. Nie. Dobra, zabił go. Nawet się zablokowałem w skalę. No ale dobra. W ogóle jechać drugą stroną tam po niego. No nie byłoby sensu AMX i tak byłby pierwszy. No i pięknie. Piękne bitwy wychodzą mi tym czołgiem. To już jest koniec odcinka. No niestety to jest już koniec odcinka. Niestety. No i to do kolejnego.